Xavi Sabata wygląda na człowieka, który żyje piłką ręczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jest w rzeczywistości? Pracuję, bo lubię. Piłka ręczna to moja pasja i większość czasu, prawie zawsze o tym myślę. To moje życie, które kocham. Kawę robię tylko dla gości. Sam za nią nie przepadam. Co pan lubi robić w wolnym czasie? Lubię biegać. Tu w pobliżu jest fantastyczne miejsce, bo jesteśmy obok Wistuli i jeziora Sobótka. Jest tam dużo pięknej zieleni. Potrzebuję czasem w ten sposób oczyścić umysł i przez chwilę o niczym nie myśleć. Lubię też czytać. Bardziej artykuły niż książki. Zazwyczaj o tematyce sportowej, bo to mnie kręci i jest przydatne w pracy. W Polsce najbardziej lubię jeść żurek. W Płocku bardzo lubię nasz projekt i drużynę. Nasi zawodnicy naprawdę ciężko pracują. Cieszę się każdym dniem treningu. Codziennie przychodzę do klubu pełen energii, w 100% zmotywowany, bo mamy nad czym pracować. To jest nasz pokój trenerów. Nasze miejsce, gdzie pracujemy i przygotowujemy wszystko. Można powiedzieć, że prawie tu mieszkamy. W Polsce, nawet kiedy z kimś rozmawiasz, nawet prywatnie, każdy podchodzi podać rękę na powitanie. Dla mnie to na początku było dziwne, bo w Hiszpanii jest inaczej. Gdy z kimś rozmawiasz, to nikt nie może ci przeszkadzać, ale tu jest to normalne. Rozgrzewka, potem na jednej stronie pracujemy z Loczkiem i Kozą, potem jedno ćwiczenie w obronie i jedno w ataku, także dla skrzydłowych. Zwłaszcza dla skrzydłowych. Krótki trening, maksimum godzina. Rozciąganie i odpoczynek przed jutrem, to wszystko. Zauważyłem, że w pierwszym sezonie pracy w Wiśle podczas timeoutów często mówił pan do zawodników po nazwisku. Teraz to się zmieniło i mówi pan często po imieniu albo po ksywce. To prawda, ma pan rację. W Hiszpanii, gdy jesteśmy w szkole, nauczyciele mówią do nas po nazwiskach. I to uważałem za normalne. Ale pewnego dnia, pod koniec ubiegłego sezonu, podszedł do mnie wielki fan Wisły i wytłumaczył mi, że robię źle. Ja o tym nie wiedziałem, ale teraz żyję w Polsce, muszę się adaptować i dlatego staram się to zmienić. Ale czapla! One more, eh? One more, Leon. Okay, stop. Dobra, stop. To samo, tylko z piłkami. Kto ma piłkę, nie można go dotknąć. Złe podanie, oddajesz znacznik. Można odebrać piłkę przy podaniu. Zasady jak w ręcznej. Kozłowanie, podanie. Handballowe zasady. Handball rules, eh? So, I can balls. Pass, handball rules. 30 seconds. 30 sekund. Kto ma w ręku znacznik, robi 20 pompek.
Możesz zabrać w trakcie kozłowania i przy podaniu. Dobrze. Brawo.